Witamy serdecznie. Ta seria pytania gospodarz.pl będzie poświęcona problematyce produkcji paszy. Gospodarscy redaktorzy udali się do firmy Emrol, aby uzyskać odpowiedzi na kilka pytań. Co potrzebujemy, by zrobić własną paszę? Celem naszego programu jest usystematyzowanie wiedzy. Liczymy, że dzięki nam wiedza, którą posiadasz, będzie jeszcze bardziej kompletna. Ten odcinek poświęcimy rozdrabniaczowi. Jaki dobrać na własne gospodarstwo? Czy zboże traci swoje walory przy przegrzaniu? Jaki prąd dobrać do rozdrabniacza? Zobaczcie sami. Zasada działania rozdrabniacza jest bardzo prosta. Urządzenia, które tutaj mamy, jest to urządzenie sącotłoczące, czyli zaciąga z pryzmy bądź też ze zbiornika, w którym znajduje się ziarno, do mielenia. W zależności od paszy, bądź czy to ma być pasza dla trzody, bydła czy drobiu, używamy różnego rodzaju sit o różnej, że tak powiem, szczelinie, które wpływają na ostateczną grubość, w cudzysłowie, paszy. Rozdrabniacz po rozdrobnieniu wtłacza dosyć pod dużym ciśnieniem gotową śrutę do mieszalnika, który dodatkowo jest wyposażony w odpylenie, aby to miejsce, w którym produkujemy tą paszę, było jak najmniej zapylone. Jeżeli chodzi o rozdrabnianie ziarna, jest pełna dowolność. Wiadomo, jeżeli są gatunki ziarna twardsze, wiadomo, eksploatacja będzie wzmożona bardziej. Natomiast jeżeli rozmawiamy o zbożach jarych, żyto, pszenica, jęczmień, to raczej nie ma z tym problemów. Są też gatunki zbóż, które są trochę bardziej uciążliwe, jak owies, czy otręby akurat nie, ale to bardziej jest w przypadku mieszania. Natomiast to też trochę jest mniej wygodne do rozdrabniania, wpływa to głównie na wydajność maszyny. Na kukurydzy, na zbożu ciężkim wydajność spokojnie sięga, na takim nawet najmniejszym rozdrabniaczu sięga w granicach tony. Należy pamiętać, że nie powinniśmy unikać nadmiernego nagrzewania się śruty, ponieważ jeżeli śruta przekroczy 37 stopni Celsjusza, już możemy podejrzewać, że są ubytki białka w zbożu. Nasze produkty nie nagrzewają w takim stopniu śruty. Są to śrutowniki jednokomorowe, także sam moment, kiedy ziarno wejdzie fizycznie do komory rozdrabniającej i samo wyrzucenie trwa bardzo krótko, także sama śruta się nie nagrzewa. Inaczej jest też w przypadku śrutowników wielokomorowych, gdzie ta śruta jest przerzucana. Sam proces, jeżeli chodzi o zasysanie, jest pod wpływem obrotów. Silnik, musimy pamiętać, że ma około 3000 obrotów. Wytwarza się siła ssąca, która zaciąga ziarno ziarno uderza w głowicę bijakową, która rozdrabnia to ziarno, przeciera to ziarno przez sita. Następnie ten sam też wentylator, który wytwarza siłę ssącą, wyrzuca to fizycznie śrutę do mieszalnika poprzez wąż elastyczny. Głównym czynnikiem jest właśnie zabezpieczenie prądowe, jakie posiada, ponieważ, no nie ukrywajmy, no, prąd w Polsce, jeżeli chodzi o zabezpieczenia, spadki napięć w Polsce, no to jest problem odwieczny i raczej ciężki do naprawienia w obecnej sytuacji. Także należy pamiętać, aby ten prąd, który jest dostarczany do gospodarstwa, miał stałe napięcie, tak zaleca producent. Natomiast kolejnymi czynnikami jest sama ilość paszy, którą chcemy wykonać na godzinę. No, jeżeli mamy do czynienia z małym gospodarstwem, no to nie ma potrzeby, żeby zakupywać mocny sprzęt, mam tu na myśli duże silniki. Można spokojnie wykonać przyzwoitą ilość paszy na maszynach, które mamy za sobą. Jest to podstawowy mieszalnik tonowy, jak i rozdrabniacz 11 kW. W zależności od używanego rozdrabniacza, wydajności głównie, jest montowany różnej wielkości silnik. Podstawowym rozdrabniaczem jest rozdrabniacz, który ma moc 11 kW. Wystarczy tutaj zabezpieczenie podstawowe, takie jak każdy ma w domu, czyli to jest 25 A. Natomiast w przypadku większych, bardziej wydajnych rozdrabniaczy
są to większe moce, czyli 15, 18, 22 kW. No tutaj w tym maksymalnym, że mamy do czynienia z tą największą maszyną, gdzie zamontowany silnik 22 kW, no to tu zabezpieczy 63 ampery, czyli już prąd półprzemysłowy. Ze samym silnikiem nie powinno się nic stać, bo on sam wewnętrznie jest zabezpieczony. Dodatkowo producenci montują włączniki termiczne, które dodatkowo zabezpieczają silniki przed nadmiernym obciążeniem. Czyli jeżeli nie będzie w gospodarstwie jednej fazy lub będą spadki napięcia, po prostu nie załączymy tej maszyny. Pokażę Państwu teraz, jak prawidłowo załączyć maszynę. Teraz pokrótce Państwu opowiem, co przed chwilą właśnie robiłem. Załączałem włącznik termiczny, który ogólnie dopuszcza napięcie na przełącznik trójkąt gwiazdy, czyli musi być załączony w pozycji czarnej, czyli on. Następnie załączamy silnik w pozycję trójkąt gwiazdy. Czekamy, aż napięcie na amperomierzu spadnie do pozycji 20 amper. I przełączamy już wtedy na pozycję stałą, czyli w pozycję gwiazdy, której to pozycja jest już pozycją roboczą tego urządzenia. Podczas pracy urządzenia należy zwrócić uwagę na amperomierz, który pokazuje aktualne obciążenie maszyny, silnika głównie. Należy pamiętać, aby w przypadku silnika 11 kW nie przekraczać wartości 23 amper. Jest to maksymalne obciążenie dla tej maszyny. Jeżeli przekroczymy ten parametr, maszyna może przegrać się silnik, w efekcie maszyna się rozłączy. Dolny amperaż, czyli poniżej 23 amper, też nie jest wskazany, ponieważ maszyna nie osiągnie wydajności, którą producent określa w karcie katalogowej. Rozdrabniacz sącotłoczący składa się z głównym elementem jest silnik, w tym przypadku silnik 11 kW wysokoobrotowy, obroty sięgające 3000 obrotów. Kolejnym elementem jest korpus. W zależności od mocy silnika, od modelu, jest on węższy bądź też szerszy. W tym akurat egzemplarzu jest to szerokość korpusu 10 cm.